Państwa, wspomniałem o dwóch zacnych dżentelmenach, więc przyszła ten moment, ta pora, żeby ich przedstawić. Zacznę od muzyka. Muzyka, który pochodzi stąd. Urodził się w Suwałkach, chociaż wychował się w Raczkach. Można o nim powiedzieć, że jest to syn ziemi, tej ziemi. Proszę Państwa, laureat Fryderyka, chociaż kiedy założył między innymi ze swoimi kolegami naprawdę bardzo dobry zespół Sofa, teraz już indywidualnie dwie płyty na koncie, jedna pod tytułem Głupi, druga Czarna Madonna. Muzyk, który z tego co wiem tydzień temu gościł w Suwałkach podczas festiwalu bluesa. Ja osobiście nie byłem, nie słyszałem, ale z tego co wiem był to prawdziwy show, ogromny sukces i podobno do dzisiaj dostaje jeszcze propozycje matrymonialne od nie wiadomo jakiej dużej liczby kobiet. Być może on to powie, być może on to zdradzi, a może nie. To są oczywiście bardzo indywidualne sprawy, bardzo prywatne. Proszę Państwa, jakby zapowiedzieć tę osobę? Chyba tak. O matko, Tomasz Organek. No dobrze, a teraz coś z gatunku filmowego. Proszę Państwa, to jest absolutnie legenda kina i to nie tylko polskiego, ale zdecydowanie międzynarodowego. Człowiek, który zapisał się złotymi czcionkami w historii kinematografii, współpracował z największymi, z Romanem Polańskim, z Andrzejem Wajdną, z takimi aktorami jak Robert Duvall, z takimi aktorkami jak Claudia Cardinale, Gina Loro Brigida i jeszcze z wieloma innymi. Dzisiaj Państwo zobaczycie film też z gwiazdą kina amerykańskiego, Vincentem Gallo. To jest osobna historia, o niej trochę później. Twórca polskiej nowej fali, przez filmoznawców nazywaną trzecim kinem polskim, taki nasz Luc Godard. Cóż więcej można powiedzieć? Autor Bariery, Rękopisu, Walkovera, Ferdy Durkę, Essential Killing, który dzisiaj Państwo zobaczycie, Czterech nocy z Anną, 11 minut ostatniego filmu. Proszę Państwa, przed Wami Jerzy Skolimowski. Zapraszam. Dobrze, i teraz przechodzimy do meritum, czyli do tej części głównej. Skupimy się na rozmowie. Jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę, taką potrzebę, a nawet pragnienie, bardzo prosty mechanizm, wystarczy podnieść rękę do góry, a ja zobaczę, czy Was wybiorę. Dobrze, póki co zacznijmy. Panowie, skoro jesteśmy już wszyscy razem, chciałbym, żebyście wy opowiedzieli, jak doszło do waszego spotkania, bo to jest krótka, emocjonująca historia. No, bardzo emocjonująca, dobry wieczór. Ledwie, a nie, to już 4 lata. No mi się wydaje, że to zawsze się dawało, że to jest krótki czas, a to już minęły 4 lata. Poznaliśmy się przy produkcji filmu 11 minut pana Jerzego. To było w roku 2014 lub 15, bo tego nie potrafię ustalić. 14, tak. Historia dosyć taka szokująca dla mnie, bo ja akurat stałem w sklepie z reklamówką pełną zakupów i dostałem telefon, czy mogę być w Warszawie w studio za tam 2 godziny czy 3. Nie byłem skory, ale jak się dowiedziałem, że to pan Jerzy mnie prosi, to od razu rzuciłem te zakupy i przyjechałem do Warszawy, do tego studia. Chodziło o nagranie piosenki O Matko do pewnej sceny w filmie 11 minut. To potoczyło się dosyć szybko. Musiałem to nagrać niejako do obrazu, czyli tak avista, powiedzmy. I to się wydarzyło dosyć, potoczyło się dosyć szybko. Później okazało się, że jeszcze potrzebna jest muzyka do jednej części w filmie, więc zaczęliśmy rozmawiać o tym, o dalszej pracy. Oczywiście autorem całej muzyki do filmu 11 minut jest Paweł Mikietyn i to jego zasługa, że to pięknie tak wszystko brzmi. Aczkolwiek to był początek naszej znajomości, która trwa do dziś. Panie Jerzy, co spowodowało właśnie, że Tomasz pana zaintrygował? Hmm.
może ja zacznę z innej beczki. Bardzo proszę. Poddałem się po wielu latach. Po wielu latach namów ze strony organizatorów tego spotkania. Ja rzeczywiście tego rodzaju imprez unikam jak tylko mogę. Z bardzo prostego powodu. Ja się zacinam. Także jeżeli ja się tu zatnę i nie będę mógł nic mówić, to nie dziwcie się Państwo. Zwłaszcza słowa zaczynające się na literę P sprawiają mi ogromną trudność. Więc będę też ich unikał. No to teraz o Tomku. Rzeczywiście to była akcja ratunkowa. W pewnej chwili zdałem sobie sprawę z tego, że scena, którą mam przed sobą na ekranie, powinna dostać jakieś turbo doładowanie. Więc pomyślałem, że może jakaś piosenka by się tam mogła w tle pojawić, zwłaszcza, że przytomnie umieściłem w trakcie kręcenia tej sceny, podejrzewając, że ona może nie być najlepszą sceną w filmie, umieściłem tam dyskretnie w tle, w ciemnych okularach, kogoś grającego na gitarze. Może się przydać, a jeżeli nie, to zawsze go można wyciąć i może zostać na podłodze w studiu montażowym. No i przydał się, bo pomyślałem, scenę trzeba jednak podbić czymś. Szukałem kogoś, kto będzie w stanie nadać tej scenie emocjonalny wymiar, jaki wyobrażałem sobie, że ta scena może być. I wówczas przypomniałem sobie, że słyszałem piosenkę, która zrobiła na mnie wrażenie. To była piosenka Tomka O Matko. Siedzieliśmy w studio i ja zapytałem swojego dźwiękowca, znasz takiego organka, który napisał O Matko? On mówi, tak, tak, tak. A jakoś możemy zdobyć jego numer telefonu? On otworzył notes, wyciągnął. Mówi, proszę bardzo. Sięgam po telefon, dzwonię. Tomek, tak? Może by pan wpadł do nas, do Warszawy, do studio? A, ja jestem w Toruniu w tej chwili. To ile by panu to zajęło czasu? No, dwie i pół godziny. Wyobraźcie sobie państwo, że był po dwóch i pół godzinach u nas w studio. Brawo, Tomek. Ale z tego, co wiem, to ta piosenka nie tylko została szybko nagrana, ale jeszcze coś dograłeś chyba w ramach tego filmu. Tak, jak skończyliśmy nagranie, realizację tej piosenki, warto jeszcze nadmienić, że ta piosenka mówi o morderstwie, a scena też jest wymowna, więc to tam się ładnie skleiło na wielu poziomach. Więc jak skończyliśmy nagrywanie tej piosenki, to okazało się, że jeszcze w kolejnej scenie brakuje, prawda, jak muzyki, z której nie byłeś zadowolony jakoś. I okazało się, że trzeba tam coś dograć. I zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, czy można by, w jaki sposób to tę pustkę zamienić na muzykę. No i jakby to. No i ja powiedziałem, że oczywiście spróbuję to zrobić. Zajęło mi to kilka dni. No i pan Jerzy to zaakceptował i ta scena jest w filmie wraz z moją muzyką. Utwór nazywa się Warszawa 17.11, ponieważ akcja filmu zaczyna się o godzinie 17, prawda? A kończy o godzinie 17.11 i taki tytuł przypadkowy. No tak. I te ostatnie sekundy, 11 minuty mają ogromne znaczenie w całym filmie. Tak. Dokładnie tak. Wciąż dalej współpracujecie. Wasz wspólny teledysk, czyli Czarna Madonna. W którym zagrała? Kora Jackowska, Olga. To była historia bardzo złożona i to już jest... przenosimy się teraz w czasie o co najmniej 2 lata. Czy my możemy zrobić coś z tym dźwiękiem, żeby tak nie... Kolumnę
przekręcić. Tak, bo to nam wszystkim burzy tutaj spokój ducha. I to było jakieś 2 lata później. Ja nagrałem swoją drugą płytę pod tytułem Czarna Madonna i takim no, finałowym dziełem, powiedzmy, i piosenką, od której ta cała płyta nabrała znaczenia i od której wziąłem tytuł, to była Czarna Madonna, piosenka o miłości do kobiety tam na wielu poziomach. Zwracam się do niej jakoby do Matki Boskiej, bo jasnym jest, że jak się kogoś kocha, no to się go ubóstwia, personifikuje się Boga, czy jakby to nazwać. Więc to była piosenka do kobiety, bardzo głęboka, taka swoista litania. I zastanawialiśmy się tutaj z Magdą, kto by się nadawał do tej roli. Jedyną właściwie postacią, która przyszła nam do głowy, była Kora, Olga Jackowska. Bo Kora w naszym mniemaniu, w naszym spojrzeniu na jej całe życie i na twórczość i tak dalej, na całą postać, na charakter, na ducha, odpowiadała wszystkim tym cechom, które ja jakby, których dotknąłem w piosence Czarna Madonna. Ona uosabia tę Czarną Madonną, o której ja napisałem w piosence. I nie wyobrażaliśmy sobie, że ktokolwiek inny może tę rolę zagrać. Więc najpierw mieliśmy, to była nasza pierwsza myśl. Drugą naszą myślą było, że trzeba znaleźć reżysera, twórcę, który by uchwycił ten obraz, który jest bliski kiczu, bo mamy Madonnę, mamy, odwołujemy się do Matki Boskiej. Można to bardzo łatwo zepsuć, bardzo łatwo. Można się poślizgnąć w każdym momencie. I pomyśleliśmy sobie, że to będzie bardzo trudne zadanie i poszliśmy z tym zapytaniem do pana Jerzego. I rozmawialiśmy na ten temat bardzo długo, bo to nie było tak, że doszliśmy do porozumienia na pierwszym spotkaniu. Pan Jerzy się mocno zastanawiał, nawet nie chciał podjąć tego zadania na początku. No ale doszliśmy do jakichś rozwiązań i okazało się, że zrobiliśmy coś wspaniałego. No. Ten obraz charakteryzuje się taką statycznością, jeżeli państwo widzieli ten teledysk Czarna Madonna, Organek, zespół. To teledysk polega na tym, że mamy postać Kory, do której cały czas podjeżdża kamera przez wiele minut. Najpierw widzimy zarys kobiety, a później coraz bliżej jesteśmy jej twarzy. I Kora, mając w sobie, czy mając na twarzy te wszystkie swoje przeżycia, cały swój charakter, siłę, uosobienie matki, wszystkich tych ról, które kobieta przyjmuje, doskonale się wpisywała w tę rolę i jak ta kamera podjeżdża do niej, to widzimy to wszystko na jej twarzy. Ona ma tak silną twarz, tak silne spojrzenie, że to się wszystko pięknie udało, no a pomysł jest genialny. Pomysł jest pana. Właśnie chciałem zapytać o pomysł. Czy to pan Jerzy, to jest pana pomysł? Ten master shot, bo to jest, rozumiem, że to jest master shot, tak? No tak, to był mój pomysł. Ryzykowny zresztą dosyć, ale wspomagany na wszystkie możliwe sposoby. Wspomagaliśmy się deszczem, wiatrem, błyskawicami. No tam się wiele dzieje, także jeżeli państwo zechcecie rzucić na to okiem, to przypuszczam, że nie będziecie zawiedzeni. Ten teledysk, też jeszcze do niego nawiążę. On w moim odczuciu ma w sobie też coś właśnie z dzieła malarskiego. To jest obraz. To jest obraz, który oczywiście ma pewien ruch, ale generalnie, tak jak sam zwróciłeś uwagę, jest dosyć statyczny. Panie Jerzy, no dzisiaj też nastąpiło otwarcie w Suwalskiej Galerii pana prac malarskich. Jest to kolejne miejsce na naprawdę dużej, bogatej liście, gdzie pana prace się pojawiają, więc Suwałki dołączyły do Los Angeles, do Warszawy, do Salonik. Myślę, że wszyscy są bardzo dumni. Ale wracając właśnie do teledysku, czy tutaj, bo wiem, że pan nie do końca lubi łączyć malarstwo z filmem, jakby oddziela pan te dwie, ale czy tutaj nastąpiło to połączenie? Takim koncepcyjne. Ten malarz z reżyserem się połączył.
Mnie się wydaje, że nie, ponieważ to są tak dwie osobne dziedziny sztuki. Przecież spójrzmy prawdzie w oczy. Film to jest fabryka. To jest, ja jestem majstrem, który przychodzi o godzinie 7 rano i mówi, to macie zrobić tak, to macie zrobić tak, to mamy wyprodukować produkt, prawda? I to jest dzieło zespołowe. Film to nie jest tylko moje dzieło, to są aktorzy, to jest kompozytor, to jest operator, to jest praca całego zespołu. Natomiast w malarstwie to jestem tylko ja. Jestem odpowiedzialny za każdy kwadratowy centymetr na płótnie, który się tam znajdzie. A więc w moim pojęciu to się zupełnie nie łączy, zwłaszcza, że jeszcze weźcie Państwo pod uwagę fakt, że kino to jest sztuka ruchu, prawda? To jest ruch kamery, dzieje się. Natomiast malarstwo to jest sztuka statyczna kompletnie. To jest zatrzymany obraz w jednym swoim wcieleniu. Nie ma kontynuacji, ani nie ma prehistorii. A kino to jest nurt, to płynie, prawda? To są kompletnie dwie inne działalności. Mnie się wydaje, że ja używam nawet innej półkuli mózgu, kiedy robię film, a kiedy maluję. Kiedy maluję, jestem w stanie, za przeproszeniem, zen. To jest jakaś pełna koncentracja na sobie, na swojej działalności, swojej ręki, która gdzieś tam kierowana nawet nie mózgiem, tylko jakąś intuicją, jakimś instynktem działa. Coś się wydarza, coś niezaplanowanego, wydarza się przypadek, który albo się akceptuje, albo nie. Ja z tego przypadku korzystam garściami. Natomiast film jest to akcja zaplanowana, w której uczestniczy bardzo wiele osób, gdzie właściwie margines improwizacji jest szalenie ograniczony. Więc stąd moje przekonanie, że malarz i filmowiec nie łączą się we mnie. To są dwie różne osoby. I tak między nami mówiąc, ja wolę malarza. Ale Państwo jesteście skazani na obejrzenie filmu, więc życzę dobrej zabawy. Akurat ten jest jednym z moich lepszych, więc może nie będzie tak źle. Tak, to prawda. Dwie nagrody na Festiwalu w Wenecji, również nagroda na Polskim Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Polska Nagroda Filmowa Orły. Wrócę jeszcze, przepraszam Was, do tego teledysku, bo czy Ty byłeś na planie, Tomku? Tak, byłem na planie, byłem obecny. To było niesamowite doświadczenie, bo rzeczywiście całe spektrum tych działań, te wszystkie urządzenia, te konstrukcje, które sikały wodą i tak dalej, to wszystko było mocno zaplanowane, ale ciągle nie wiedzieliśmy, czy to... Nie byliśmy pewni efektu, prawda, aż do momentu, kiedy zobaczyliśmy to w kamerze, bo mi się tak wydaje, że cały ciężar odpowiedzialności legł na korze, nawet na jej twarzy, na tym, czy ona to wytrzyma, czy wytrzyma to ujęcie pięciominutowe, zdaje się, ponad pięciominutowe, które, tę kamerę, która zbliża się do niej i czy ona cały czas będzie... Czy ona nie wyjdzie z roli tej Madonny? Nie wyszła z roli tej Madonny, a ja wiem, dlaczego nie wyszła. Bo doskonale wybraliśmy bohaterkę piosenki, bohaterkę teledysku, bo nie pomyliliśmy się. To nie była osoba, która grała tę postać, tylko to była osoba, która uosabia i żonę, i tą... matronę i matkę i tą kochankę. On ma wszystkie kobiety w sobie. Wiesz, wydaje mi się też, że ona też czyta dobrze tekst twojej piosenki.
czytanie, a czytanie ze zrozumieniem, wiadomo. O tym mówię. A jeszcze wejście w rolę, to są zasadniczo różne rzeczy, mi się wydaje. Więc można przeczytać, zrozumieć, ale powziąć jakieś wnioski dla siebie, ale tego nie wydać z siebie. A ona udźwignęła ten ciężar i ten feedback, przepraszam za słowo, z jej strony był niesamowicie silny i dzięki temu to się, mam wrażenie, też udało. Powinniście mieć dodatkowy napis na tym. Reżyseria obsady Magda i Tomek. No dobrze. Macie na koncie, jakby nie było, wspólny film, wspólny teledysk. Myślę, że to jest początek dalszej współpracy. Czy już są jakieś plany? Albo powinien być początek, dobry początek. Mamy jakiś swój sekret, ale to jest bardzo głęboko schowany sekret. Mam nadzieję, że kiedyś to zostanie ujawnione. Dobrze, Tomku, korzystając z tej okazji, mam nadzieję, że teraz nie wrzucę cię na minę, ale jakbyś mógł powiedzieć, czy masz taki swój ulubiony film pana Jerzego? Ostatnio obejrzeliśmy po raz kolejny cztery noce z Anną. Mhm. I to jest film bardzo uderzający z samotnością tego bohatera, który tam, tego głównego bohatera, który się tam jawi. Bardzo lubię ten obraz. Widzieliśmy go wielokrotnie. Uwielbiam też filmy z Jeremy Ironsem. Fucha. Fucha, tak. Uwielbiam ten film o tych Polakach, którzy tam pracują. No, tych filmów jest bardzo wiele. No, oczywiście jak im dłużej trwa ta znajomość, tym bardziej poznajemy i przypominamy sobie pracę pana Jerzego. No, trudno mi teraz recenzować, bo to jakoś nie czuję się na miejscu. Właśnie, bo chciałem tym pytaniem też uruchomić kolejny bieg wydarzeń, czyli zapytać samego pana Jerzego i wrócić do korzeni, czyli do niejakiego Andrzeja Leszczyca. I może to jest odważne pytanie, no ale też po to tu się spotkaliśmy. Czy dzisiaj jest miejsce dla tego bohatera? Czy on by mógł powrócić? No to jest pytanie, z którym się dosyć często spotykam, ale na ogół ono pada z ust właśnie krytyków filmowych albo ludzi związanych w ogóle zawodowo z kinem. Natomiast nie wiem, czy widownia marzy o tym, żeby znów spotkać tego bohatera, którego przedstawiłem już ile to lat temu. No, nie będziemy liczyli. Dawno. 66, coś takiego. No to już ponad 50 lat temu. Był to wtedy bardzo młody, przystojny wówczas człowiek. Nie wiem, czy spotkanie po latach byłoby aż tak upragnione. No, oczywiście, że to jest myśl, która czasami mnie nurtuje, ale wiecie państwo, to jest delikatna sprawa, bo występować samemu w swoim własnym filmie jest to rodzaj ekshibicjonizmu, którego no, z wiekiem zwłaszcza staram się unikać. Wobec tego ja niewielkie szanse widzę na to, żeby się Andrzej Leszczyc jeszcze kiedykolwiek pojawił na ekranie. Gdyby jednak, będzie nam bardzo miło, tak czy owak. Panie Jerzy, reżyser, scenarzysta, malarz, poeta, przed spotkaniem dał pan też próbkę wokalną. Sometimes I wanna shake you till you cry, but it's all right. Niezwykle udaną, czy ale w tym kierunku jakoś chyba... To było absolutnie genialne. Próbowałem swoich sił jakoś, może nie scenicznie, czy to tak tylko
prywatnie. Muszę wyznać państwu, że zawsze chciałem być muzykiem rockowym. Nie chcę namawiać, ale jakiś jam session, krótki, zaimprowizowany. zawsze możemy. Dobrze, dzisiaj obejrzymy film Essential Killing i myślę, że parę słów też o tym filmie, bo jest to rzecz po Czterech nocach z Anną, gdzie pan powiedział, że właśnie takie kino bardziej do pana przemawia, takim kinem chciałby się pan zajmować, nie wielkimi produkcjami amerykańskimi, z dużym budżetem, z większą odpowiedzialnością, tylko właśnie bardziej autorskie, kameralne kino. A Essential Killing, oczywiście, to nie jest film o hollywoodzkim budżecie, ale jednak gdzieś tam gatunkowo próbuje iść w rejony nawet kina akcji, thrillera. Oczywiście na poziomie, dodałbym, psychologicznego, ale jednak ta widowiskowość jest w tym filmie bardzo mocno zaakcentowana. Skąd taka wolta? No, przede wszystkim muszę państwa ostrzec, że zobaczycie na ekranie potwora. Tym potworem jest Vincent Gallo, amerykański aktor, który jest tak silną osobowością, że jest nie do współżycia, nie do współpracy zupełnie. Więc przeszliśmy ogromną mordęgę, żeby go jako tako ujarzmić. Zagrał fenomenalnie, to muszę mu przyznać, ale okupiliśmy te trudy współpracy z nim. Powiem krótko, ostatnie 5 dni musiałem się z nim komunikować przez asystenta, bo już nie byłem w stanie nawiązać jakiegokolwiek dialogu. No facet ma jakąś szajbę, no, ale dla jego aktorstwa to dobrze to mu to robi, no gra wspaniale. Tylko niech już gra u kogoś innego, a nie u mnie. A produkcja, owszem, no, jak na warunki polskie, to nie był skromny film. To jednak kosztowało chyba trzykrotnie więcej niż przeciętny polski film, bośmy kręcili ten film w kilku krajach. Zaczęliśmy go w ogóle w grudniu któregoś tam roku, 2010 bodajże. Zaczęliśmy od zdjęć na pustyni w Izraelu. I tam jest wspaniała taka scena na początku. Mniej więcej się zaczyna w piątej czy szóstej minucie filmu, kiedy następuje atak helikopterów. Tam fenomenalną robotę zrobili nasi współpracownicy od efektów specjalnych. Takie studio w Warszawie, które nazywa się Platisz i Masz. Złośliwi mówią Płacisz i Masz. Rzeczywiście studio kosztowne, ale też no, wykonali fenomenalną pracę tam. Zobaczycie państwo, jak na przykład jest taki strzał rakiety z helikoptera, który trafia prawie Vincenta. No to oczywiście to jest ich efekt. Myśmy przecież nie strzelali do naszego aktora. Aczkolwiek ja bym to z przyjemnością zrobił. Także tam są bardzo takie rzeczy, że tak powiem, kosztowne, bo oczywiście wszystkie efekty specjalne są jedną z najbardziej kosztownych rzeczy, na jaką filmowiec może sobie pozwolić. Ale żeby wrócić do tego potwora, otóż ja obsadziłem tego aktora instynktownie właściwie, bo przywiozłem swój scenariusz do tego filmu do Cannes na festiwal, żeby naradzić się ze swoim przyjacielem, angielskim producentem,
którego nazwisko brzmi Jeremy Thomas. Myśmy zrobili wspólnie dosyć fajny film pod tytułem Wrzask. I Jeremy, który był no naprawdę człowiekiem niesłychanie życzliwym, udzielił mi takiej rady. Mówił, słuchaj, to jest świetny tekst, tylko musisz mieć szalenie mocnego aktora, osobowość taką, która pociągnie ci cały ten film. Mówi, idź teraz, bo jest otwarcie właśnie sekcji w festiwalu, gdzie jako pierwszy idzie film Coppoli pod tytułem... jaki to był tytuł, Ewa? Tetro, gdzie główną rolę gra właśnie Vincent. No i poszedłem na ten film w Cannes i rzeczywiście widzę, no fajnie gra, no okej, myślę sobie. Zapalają się światła, brawa i tak dalej. Wychodzę i patrzę, kto przede mną idzie. Gallo, którego znałem już z Los Angeles, bośmy się kilkakrotnie zetknęli, więc klepnąłem go w ramię. Hi, Vincent. No, hi, i tak dalej. Mówię, wiesz, ja mam taki tekst, który dobrze byłoby, żebyś przeczytał. A on mówi, właśnie idę do hotelu Carlton. A ja mówię, a jest ten tekst właśnie w Carltonie. Weszliśmy razem, dałem mu ten tekst. On po 2 godzinach dzwoni i mówi, słuchaj, fantastyczne. Ja uwielbiam biegać boso po śniegu. Ja w ogóle, ja biegam każdego dnia po kilka mil. No, słyszę, że facet jest taki, za przeproszeniem, napalony. Mówi, no dobrze, no to słuchaj, to ty zapuszczaj brodę, a ja będę szukał kasy na ten film. I to był maj. No i gdzieś tam we wrześniu on mi przysłał już zdjęcie z taką brodą jakąś już. A ja już miałem trochę kasy. Dość na tym, że doszło do tych zdjęć właśnie w grudniu. No i wtedy się zaczęła ta potworność. Także miejcie wszystko to państwo w pamięci, patrząc na ten film. No bo Gallo z miejsca chyba stał się tą postacią i zamilkł, tak? No, stał się nawet więcej niż tą postacią. Jeszcze tak a propos kwestii obsadowych. Zawsze mnie to nurtowało. Odkąd sięgam pamięcią, gdzieś tam zgłębiałam historię kina polskiego. Był pan jednym z twórców albo inspiratorem też w dużej części scenariusza do Noża w wodzie Romana Polańskiego i był pan kandydatem do roli, którą ostatecznie zagrał Zygmunt Malanowicz. Dlaczego nie pan? No to delikatna sprawa. W każdym razie Malanowicz został ufarbowany na mnie. No właśnie. Ostrzyżony i zrobiony na blond. Nie wiem. Nie wiem. Przynajmniej Andrzej Wajda miał odwagę przyznać, że to ja powinienem grać niewinnych czarodziei. A Roman jeszcze do tego nie dojrzał. Ale jesteście w dobrych relacjach, dobrych stosunkach. Manuela Sinie też zagrała w Essential Killing, o czym się państwo za chwilkę przekonacie. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby teraz nastąpił zwrot akcji. I poproszę Tomasza, żeby zrobił coś, co ma bardziej wymiar muzyczny niż werbalny, ze specjalną dedykacją dla naszego gościa. A panie Jerzy, jeżeli będzie miał ochotę na jakąś wokalizę, bardzo proszę. Nie. Nie, podobno, czyli tak. Dobrze, to może ja...
Może nie wszyscy Państwo byli na koncercie bluesowym parę dni temu, który tutaj graliśmy. To ja się przedstawię po prostu. Witajcie panowie oraz piękne panie. Ludzie na mieście mówią na mnie organek. W sercu mam ranę, na palcu pierścień. Jak to się stało, opowiem wam wreszcie tak. Gitarę kupiłem, gdy naście lat miałem. Że muszę w drogę, już wtedy wiedziałem. Matka mi dała różaniec do ręki, a ojciec po ojcu został nóż. No tak było albo nie. Nigdy nie chciałem żyć jak wy. Jak wyjeżdżałem, były psy. Kiczot mnie ciągnął do miasta, jedź tak szeptał mi. Ten kiczot mi mówi, jedź do miasta, jedź do miasta. No i pojechałem, co? Polną drogą ze wsi szedłem pół dnia. Słońce szło po niebie, kołem prosto ja. Lato tego roku było takie ciepłe. Latem tego roku było jak w piekle, tak. No i ja to pamiętam. Matka mi dała różaniec na dworcu PKP w Ełku. Polną drogą ze wsi szedłem pół dnia. Słońce szło po niebie, kołem prosto ja. Lato tego roku było takie ciepłe. Latem tego roku było jak w piekle, tak. Na rozstaju dróg stał już ten człowiek. Nie wiedziałem w lewo, w prawo, pójdę się dowiem. Słońce się miało już ku zachodowi. Gdy on odwrócił do mnie twarz, do ciemną twarz. Chciałem żyć jak wy, jak wyjeżdżałem, były psy. Kiczor mnie ciągnął do miasta, jedź tak szeptał mi. Ten kiczor mi mówił, jedź do miasta. Spotkał mnie na drodze i mówi mi tak: pójdź chłopcze do mnie, ja wskażę ci drogę. Wolny masz wybór, więc nie podpowiem. Zastanów się chwilę, zastanów dobrze. Raz na nią wejdziesz, to już się nie cofniesz. Do sławy kariery ja drogę ci wskażę. Do życia, o jakim każdy by marzył. W najlepszych salach będziesz grał bluesa. W zamian potrzebna jest twoja dusza. Jest twoja dusza. Jest twoja dusza. Jest twoja dusza. Chciałem żyć jak wy, jak wyjeżdżałem, były psy. Kiczor mnie ciągnął do miasta, jedź tak szeptał mi. No i pojechałem do miasta i sprzedałem duszę. Serce oddałem, duszę oddałem. Teraz po sercu mam tylko jedną wielką ranę, którą czasami daje mi się zasklepić, na przykład dzisiaj. To jest stara historia bluesowa. To jest bardzo stara historia bluesowa o bluesmanie, który dochodzi do rozstaju dróg i nie wie, czy pójść w lewo, czy w prawo, i oczywiście ktoś się znajdzie, kto mu podpowie, prawda? No i właśnie się zawsze idzie w lewo. I kończy się na przykład tak, jak ta panna w tej historii. Taka moja market boss. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, w kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja market boss. Kochani, wytrzyj nos. Nie ma już nic, zgas i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo to jest i chyba nie ma już wyjścia, co? I naraz wszystkie gwiazdy zbledną. I naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Hej kochani, jak
tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, kolano miękkie. Znów płonie tęcza na ulicach tłum. Bawimy się, ktoś zbawiciela wyręcza. Palimy się powoli, kończ się dzień. A jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia, co? I naraz wszystkie gwiazdy zbledną i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Ponieważ na moje koncerty przychodzi coraz młodsza widownia, to kończę tę piosenkę ostatnio inaczej, że nie stało się wszystko, to jest nieprawda, to jest nihilizm, który się szerzy i również ja go szerzę, więc na koniec tej piosenki teraz powtarzam, że wszystko się nie stało, a wszystko jest w waszych rękach i wy decydujecie o swoim losie. Zagram państwu tę piosenkę, którą nagrałem do piosenki, do filmu 11 minut rzeczonego.
jakby powiedział Andrzej Wajda, no ładnie on to zagrałeś. Dobrze, Tomku, bardzo ci dziękuję. Panie Jerzy, to jeszcze nie jest ostatnia niespodzianka dla pana i tutaj poproszę wam na scenę panią Izę Muszczynką. Zapraszam i pana Jerzego Przyzyskiego. Z takim małym atrybutem, dodatkiem. Proszę państwa. No zapraszam. Czekaliśmy kilka lat na niego tutaj i doczekaliśmy tak pięknie, w roku jubileuszu. Dlatego myślę, że jesteśmy wyrazicielami wszystkich państwa. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Dziękuję, dziękuję państwu bardzo. Dziękuję.